Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. O, tego snajpera mogę w sumie odpuścić, to dalej idzie. W tym odcinku zaczniemy, kurde, dość potężny... Że nie tyle skok fabularny, co... No, sporą akcję, bo... Jak mówiłem, za chwilę rozpoczniemy taki mega ciąg fabuły, który nie będzie mógł zostać przerwany, dopóki fabuły nie ukończymy, a więc... Dlatego też tak zwlekałem z tym, żeby nagrać dalej odcinek i pozbierać sobie wszystkie te zagadki, no, bynajmniej te, które do tego czasu mogłem. A tutaj mamy takie coś... Okej, zdajmy batarang przelecić i odlecimy. Zaczep. Na górę. No i ostatni pakiet Parkrow. No, bynajmniej ostatni, który mogę zgarnąć tak po prostu. Popatrzcie, teraz tutaj cała mapka póki co jest wyczyszczona ze wszystkich znaczników, ale jeszcze właśnie na dole, w takiej powiedzmy kwaterze Bane'a, jeden pakiet znajdziemy. Coś gadacie? Nic? Dobra. Hello! Żegnam, że nienawidzę tych ustawczami, nie? No to było się nie spierdalać do Gotham, cwaniaku. Bueno. Bum. I need to use my glue grenade to make a raft. Dobra, to ja będę kurde używał pazurania, bo na szybki strzał to niestety to nie ma jakiego fajnego aima, żeby od razu celować tam, gdzie ja bym chciał celować. Jesteście głupi, że jest tyle tych kurde... takich kółeczek, nie? Punktów zakotwiczenia. Jak to jest w ogóle nazywane w detektywie? No, po prostu punkt zakotwiczenia, ty i tyle. Głupie jest, że to jest aż tyle. Wystarczyłoby dosłownie 3, a tego zostaje chyba z 5. Nie więcej. Dobra. Wow, no nie wierzę. Mam. Oż ty chuju. Tyle fajne, że jak gościa powalę w tym, powalę tego użytkownika jadły rękawicami, to jest momentalny knockout. Jak u Bane'a, gdzie to mi rozładowuje całe rękawice. Nic więcej nie mogę zrobić tak naprawdę. No ale trudno. Dobra, teraz wchodzimy do kryjówki Bane'a. Zresztą głównej kwatery, no, na jedno wychodzi. No i zobaczmy. Czego tu zlokalizujemy? Ja oczywiście wiem już, że nie. Bo to by było za proste. No, nie do końca. Okej, to mamy dwie rzeczy do sprawdzenia. Plus ta taśma. No, a tutaj jest ostatni pakiet właśnie w tej dzielnicy. Ciężko jest to pamiętać, jak się chociaż trochę rozejrzy, ale... Powiem krótko, nie warto tego pomijać.
Some of this research is dedicated to overcoming his own addiction and dependency on venom. He can't survive without it. Impressive work. But it looks like Bane hasn't found a way to counter the damaging side effects this compound has on the brain's memory centers. Co jest z tym oznaczeniem, że czarna maska jest w tym miejscu? A wait, dobra, czekaj, to jest ta dzielnica przemysłowa, okej. Okay. Dobra, fakt. Powiedzmy, że to jest taki jakby rewir czarnej maski, nie? Project TN1. Looks like Bane's experimenting with a new form of venom. Whatever it is, it must be what caused the physiological changes I saw in the corpse back at the GCPD. Skąd to wyczytał w ogóle, te TN1? Jakby to nie jest to nigdzie w ogóle powiedziane. Okej, idziemy teraz tu. No, widzę replika Batkomputera, nie? W tylko w przypadku Bane'a. Bane biegnie, jest Batman, nie? Alfred, Bane knows who I am. You're not safe at Wayne Manor. Got it. I'll call the police. No, I can't risk them discovering my identity as well. Just secure yourself in the Batcave. What are you going to do? I'm on my way to you. I'll figure something out. No, I need to get back to the Batcave, and quickly. Wiecie, co się mówi o sytuacjach stresowych? Że w takich sytuacjach nawet najwięksi geniuszy popełniają błędy. W tym przypadku też się to właśnie zdarza. Bo Batman. Suspect is airborne in a jetpack, armed with a flamethrower. Multiple hostages on a Pioneer Bridge. Firefly. He must not know Joker's behind bars, and he's putting those people in danger to get to me. Delta 65 to dispatch. Who's the OIC at Pioneer? Captain James Gordon is the officer in charge. O i patrzcie, Gordon dowodzi, to kolejna kurde akcja, żeby. Jakby, może nie tyle kupić się w jego łaski, co pokazać mu, że jesteśmy faktycznie po jego stronie. A lot of lives could be at risk at the bridge. If I can hack Firefly's communication channel, I can learn more. A skąd ty wiesz, który, na której jakiej częstotliwości on nadaje? Takie moje pytanie. And if the cops try anything stupid, kill a few hostages. Sure thing. And how long before we set the timers on the bombs? Not until the bat shows. We'll wait all night if we have to. There's $50 million riding on this. Alfred, Firefly has hostages on the Pioneer's Bridge. I need to deal with him before coming back. Can't you just let the police handle Mr. Linz? Especially in light of what we've just learned. I can't abandon those hostages. They're in jeopardy because of me. Because of the bounty Joker placed on my head. They'll be safe in the Batcave. No, ale to jest też jedna z tych kilku akcji, kiedy trzeba się. Znaczy kiedy warto wrócić się do Batcave'a, zanim będzie się kontynuowało fabułę. Bo wtedy właśnie Alfred ma unikalny dialog do powiedzenia, który też się liczy do tych tak zwanych mądrości Alfreda, za które dostajemy expa, ale też przede wszystkim liczy się do trofeum. Już kilka tych dialogów poza nagraniem sobie striggerowałem. Mówię, to nie jest coś, co warto wam pokazywać, bo to takie, wiecie, tylko przemyślenia Alfreda na temat tego, co się czasami dzieje. Więc jak mam okazję, to wam pokażę. Jak nie, no to chyba nas poza nagraniem, bo nie będę każdej rozmowy z nim nagrywał i potem wam pokazał, bo to jest coś, co warto sobie. I thought you were dealing with Firefly. I just wanted to make sure the Batcave security systems were fully engaged. You could have just called. I've already activated all security protocols. Though I'm not sure they'd be enough to stop Bane. Hopefully we won't have to find out.
No, I've got to get to the bridge to take care of Firefly. Stay here. Okej. Okay. Było to jedno. Teraz pytanie. No to jest właśnie. No, dobra. To nie tyle jest mądrość, a teraz po prostu gadka z nim, nie, żeby się striggerowało. Natomiast ciekawości, chcemy zobaczyć teraz pomieszczenie ze strojem. Czy coś nowego się dodało? Tak? Mamy, proszę bardzo. Stroje. Tak wam na szybko tylko pokażę. O Boże, co to jest? Ej, tego nie miałem na konsoli. O, Gotham by Gaslight. Ja pierdolę, jak ja lubię ten film. Zajebisty. Polecam, naprawdę. O, tego też nie miałem. Mroczny rycerz okrągłego stołu, ciekawe. Thrill Killer, tego też nie miałem. Tego nie wiem na konsoli, ale znam ten strój. Tego też nie znam. Tego nie mam. F2. Aha, bo tam jest Batman i Mroczny Rycerz. Dobra, to różnica. Okej, nie ma jeszcze. I bo nie ma. Ciekawe, bo na przykład na trybie wyzwań odblokowałem, bo kupiłem sobie Season Passa do tego, bo finalnie jak nie kupiłem tej wersji, której chciałem i brakowało mi Season Passa, żeby mieć ten DLC-ka z Freezem. Więc kupiłem sobie i dodał mi się Batman, Bruce Wayne jako postać do trybie wyzwań. Ale o dziwo, tutaj nie ma takiej opcji, żeby go mieć. Dziwne. Myślałem, że to jest jako skin, a nie jako osobna postać. Well, it sounds like you found some Christmas spirit. But I refuse to let the thugs out there rob us of the night entirely. I'm surprised you didn't put up some decorations. I considered it, but decided it was better not to clutter up the place. Don't worry, though. I've done a number on the house. I'm sure you have. I've done my best to keep the cave tidy, but with those bats circling above... A, to było tyle. No i co? Teraz musimy iść na most? No to skąd będzie najszybciej? No chyba stąd. Nie mogę, taka dygresja. Zauważyliście, że mam to na tej kasetce w przypadku tego tekstowego Gremlin? Okay, pogadane, bo teraz tylko zbliżyć się. Firefly away from the bridge so I can approach safely. Teraz to muszę wylądować. I Batuk sobie zaprogramował lot Batwinga. Zobaczmy, on pali w tym lutach, że on może wstać. Firefly's bombs. I've got to stop him before he sends his men into a trap. Dispatch, this is Marine 4. Where's the tactical command post? We're supposed to report to Gordon. TCP is inside the center pillar at the base of the bridge. 10-4. Okay. That's not what you want, trust me. Brandon will shoot everything that moves, and then we're stuck tagging and bagging all night. Wiesz, mam taką dziwną, mam takie dziwne wrażenie, że Brandon to ma w dupie raczej akurat tych cywili, nie? A on chce mieć tylko więcej kaski! Boże, jaki co do takiej zjeby dostają kurwa odznaka, bo ja tego nie rozumiem. Ładnie. Kurde, jak on się odbił od tej lampy w taki sposób.
No idea. Mok, serio? Batek, weź. Ej. Bez komentarza, naprawdę. Tu się musisz wciągnąć, a tu nie możesz tak od razu? Naprawdę musisz specjalnie wejść tutaj po schodach. Do środeczka w takim razie. Oj, wątpię, Gordon. Don't send in your men. Firefly has the bridge rigged with explosives. Show yourself. You have a go. No, call them back. If Firefly blows the bridge, there's no telling how many will die. You're the reason those people are in danger. He's doing this for the bounty on your head. Give yourself up. I'm going to bring in Firefly myself. Don't send anyone else in until I tell you it's safe. Czemu on stoi? You'll stay the hell out of this. You hear me? I ruszył od razu. No i ciąg fabularny oficjalnie rozpoczęty. A tak, muszę to jeszcze zniszczyć. Zniszczyć? Wyciągnąć po prostu, zniszczyć. Dla mnie byłoby najlepiej od razu sobie wszystkie te zgarnąć, zanim stąd wyjdę, więc aż sobie zobaczę, czy mam to nawet poznaczane. Mam, świetnie, no to od razu będziemy mogli to zgarniać. Nie będę musiał polegać tylko na mojej pamięci. Tutaj na górę i po tej tu jest jeden pakiet. Tutaj wiem, że trzeba użyć tego bataranga. Tutaj przycisk. Okej, to był który? Był ten tutaj, dobra. Hop. No i idzie. Dobra. Tutaj. No. Op. Okej, tu idę jeszcze dalej, ale tu się mogę wciągnąć wyżej i właśnie w pakiet. Więc to robimy oczywiście najpierw. Okej. Jak ta mapa? Zostały dwa. Jeden jest tutaj. To jest w windzie czy na windzie? Tego właśnie nie lubię w tym moście, bo tutaj jest tak na siebie nałożone, że ciężko jest czasami ogarnąć, gdzie trzeba iść konkretnie, żeby to pakiety pozgarniać. Jezu, na wejściu w ogóle tam przełożyłeś. Gdyby gdzieś pod stresem, tam. O właśnie. Gdzieś tam, to muszę wejść tu. Ślizgnąć się. Cyk. No i tak. Tak. I dobra, nie ma tego tutaj, czyli musi być, no gdzieś w szybie musi być ten pakiet. Ok.
Gdzie konkretnie? Mam wyżej, jak wejdę, to już nic nie będę czekał. Proszę. Wiesz na co? Okay. A nie, Jezu, to jest tam totalnie gdzieś wyżej. Dobra. Okej, okay, tam jeszcze pójdę. Spróbuję. Właśnie, trzy metora. No, 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 byłoby było. Zobacz. Na górę. To jest przedostatnie pomieszczenie łowców w całej grze, tak naprawdę. Need to make one of these guards tell me how many bombs Firefly has and where they are. No i uwaga. Kolejne, w którym nie ma możliwości na wnioska zejścia. Co żeś znalazł? Kurwa, mogło być tak zajebiście, jakby to zrobił totalnie bez tego, nie? Bez wykrycia. No nie wiem, czy te wewnętrzne są zaminowane. Może nawet przez to, że ich widać w detektywie, że są zaminowane, nie? Tak, skąd wiedziałeś, że wrócę? Sleep. Four bombs on the bridge, but the largest bombs at each end. I'll need to disarm this bomb before going after the others. Kurde, mogło być takie zajebiste, nie? Jakbym się to dozwiedział bez wykrycia. To jest jedno tylko hasło, nie? Ale ten limit czasowy trochę potrafi ugryźć w dupę, ale jak się jest spokojny, no to nie ma co się martwić. One bomb down, now to find the other three. Okej, tędy muszę iść. Let's go. Ty, a propos, właśnie, jak już tak jestem tutaj. To jest czysto. Dobra.
Okej, teraz wchodzę tu. I to jest bezpośrednio tutaj. Dobra, czyli teraz powinien być właśnie... Pojadę sobie na górę i powinienem mieć tutaj informację. Oho, coś pisło. 5-2, command. Our target hit a gas main with his flamethrower. Fire in the north end. Damn it. I'm remotely engaging the fire door in that section to protect the hostages. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to trochę wskazywanie ich na trochę więzienie ich, nie? Okej, czyli jednak tam jedną ominąłem niestety. Kurde! Musiałem się z nimi wygadać. No. Chciał dopowiedzieć facet, że gdyby to bomba świetlika wybuchła, to by usłyszał, to wybuch usłyszał całe chyba wybrzeże, jeśli pamiętam. Untie me, you self-righteous son of a bitch! It was never Sionis. The Joker put up the bounty, and now he's behind bars. I heard, but I still got a score to settle with you. I'm giving you the rest of the night off. Stary, naprawdę, czego ty się spodziewałeś, że Batman cię nie skontruje? Debil! Ja jebie. Jakby ostatnie, co ja bym robił, to jest, kurde, rzucanie się z łapami na Batmana, nie? Okej. Okay. Może takie jak z gry jakiejś, nie? Wydaje dźwięki z gry w grze. XD. Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Yeah, good thinking. You gotta let us out of here. I can't take much more of this. I can't take it. Kurde! Naprawdę! Czemu żeś nie trafił, człowieku? Bravo 2, this is command. Report. Source of explosion was an oil truck on the bridge surface. Massive damage. No casualties observed. Copy. Keep me informed. This is hope. I'm not sure. But he sure beat the hell out of those goons. I've heard about him. He's a criminal, wanted by the cops. Just stay quiet. Maybe he'll leave. Don't be stupid. Why would he do what he just did if he wasn't here to help? If you're so sure about him, why are you whispering? Will you two shut up? Let's just see what he does. Ale wiecie, że ja was słyszę, nie? There's a control room. That's how they raise the train up here. Lower it so we can get out. Jakby oni nie wyszepczą, ale jak doskonale słyszę, więc jakby nie wiem, ktoś chyba zawiódł, kurde, z tym szeptaniem, nie? Dobra, most. No, 6 na nie wiadomo, bo dopóki nie skończę tego, to mi się te pakiety wszystkie nie pokażą, ale mam już wszystkie oznaczone, więc... Na razie mogę to olać. Dobra, moment. Sterownia była w tamtą stronę chyba.
Dobra. Tutaj są te drzwiczki, które zablokował Gordon oczywiście. Póki co się... Nie możemy nimi posłużyć w żaden sposób. Druga z czterech bomb. Ciekawe hasło, nitrowizyryna. That must be the fire door Gordon engaged. Gordon, open the fire door in the train depot so I can disarm Firefly's bomb at the north end of the bridge. Get off this frequency! Now! Listen, I'm on my way to disarm the bomb at the south end. Have this door open by the time I get back. You let me do my job, and stay the hell out of my way! Damn it. No, Alfred, there's a fire door blocking my progress. I need codes to get past it. The police should have access to those codes. Perhaps Captain Gordon... Gordon won't cooperate. I'm heading to get the other bomb. Get those codes to me by the time I'm done. Right. I'll do my best. Okej, okay, teraz możemy pogadać jeszcze z tymi zakładnikami. Jeśli, z tego co kojarzę, żeby ich chyba pokierować, jak mają stąd wyjść. Is everyone okay in there? Yes, thanks to you. You can escape down through the central pillar. Soon as I clear the room, head out. You! You're the Batman! You'll find the police at the base of the central column. Screw the police! You saved us! You're a hero! Just get yourself and the others to safety as soon as I'm gone. No i pięknie. Powoli legenda się buduje, nie? Dobra, tu przyszedłem. Idę tędy, bo tam jest zablokowane przez Gordona. Dobra, mam ile? 40... No dobra, przesadzam. 36 minut mam w zaokrągleniu. Idziemy po kolejny pakiecik. A tam idziemy z fabułą, więc... nie, wróć, sorry, nie, tu idziemy normalnie. Z drugiej strony dopiero będzie ta akcja z pakiet. No, Batek, niestety. I need to deal with these last two bombs before I turn my attention to Firefly. Nigdy nie jest załatwiony. Someone moving around down there. Possible Batman spot. Track and target. Negative. Stay to your assigned patrol. If Firefly spots your target, he can set up his bombs. Roger that. No i proszę, Gordon widać myśli. Nasz kolega z śmigłowcu chyba niekoniecznie. Jezu, uwielbiam to zdejmowanie tą linką, nie? Damn. Wiecie, jak to jest bolesne w sumie? Bo to wiecie, to niby jest glitch, bo go się tak zaciął, nie? Ale wyobraźcie sobie, że on by tak poleciał, ta ręka mu się tak zaklinowała, bo się nagle jest tak mocno ściągany do tyłu, nie? Ała! Ta ręka by mu chyba z barku wyleciała. Kurde! Dalej, 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 dalej! Ej, co jest?! Czego dostałem niby? Nie ma! Można? Dziękuję! Dziękuję!
Aha! Ej, no żarty chyba teraz stroicie. Zablokowałem, kurde, zanim gość zaczął otwierać tą skrzynkę, ale przez to, że zrobiłem to w walce, to mi nie zaliczyło zaatakowania jej. Intrygujące. O kur... O Jezus, nie wiem, że ja go prądę nawaliłem, to jeszcze go wepchałem w prąd. W sensie w ten płot naelektryzowany. Oj, to się nazywa podwójne KO. Ten jaki, kurde, patrzcie go. Ja pierdolę. Kurde, pokonałem go takie o... Sam bro. Zajebiste. Kurwa, nie. Nie, robię z tego screena, bo to jest zajebiste. Klik. Sam bro. Jezus. Ja pierdolę, za to kocham po prostu Batmany, nie? Za to kocham gry, za takie totalnie losowe sytuacje, które potrafią z bomby poprawić ci nastrój, nie? No powiedz mi, jaka jest szansa procentowa, że ktoś by dostał takie coś? No kurwa, ładź. Więcej szczęścia niż rozumu mam czasami do takich akcji. Ale za to kocham w sumie akurat moje szczęście. One more bomb to go on the opposite end of the bridge. Okej, okay, let's go. W takim razie, sub bro. Sir, I have those fire door codes you asked for. Okay, I'll call you when I'm at the door. I also thought I'd let you know, the hostages you released have escaped. They're telling tales of a hero who saved their lives. I'm not looking for praise, Alfred. I figured you'd say that. Would it kill you to lighten up a bit, son? I want to see the look on the cop's faces when I blow this bridge into Christmas future. He's burning vehicles now. Half the bridge is on fire. Keep your distance. Don't provoke him. The bomb squad is nearly here. I need to get to that last bomb before Gordon and his men force Firefly's hand. Jakim cudem jest cały czas spokojny? Przecież on powinien być po prostu zdychać z podniety, mam wrażenie. Jakim cudem tu spadłem? Okej, gdzie wylądowałem? Ej no, come on! Serio! Jezu, i zaś muszę to przejść! No, co za skam! O, dobra. Okej, okay, na szczęście nie muszę tego w całości. Tutaj fajnie cofnąć. Ogień pali. I uszkadza strój. Więc warto sobie go tak nie niszczyć. Aż tak protip. Dobra, teraz. Ej, no come on, typie! No jak ty żeś do tego nie doskoczył? No, na szczęście teraz jestem na górze, a nie na dole. Tyle dobrego. Tu? Jezu, ale to jest oskryptowane, gdzie on się może tego złapać, nie? Totalnie nie tu chciałem to postawić. Trochę się pośpieszyłem z tym żalem. Okej, na górę. Zoom. Minęły gdzieś jakieś pakiety. No, póki co jeszcze nie. Nie liczę oczywiście tego na początku, kiedy były tam gdzieś w windzie. Wiecie, po co w ogóle takie drzwi na moście? Jak mi ktoś rzeczy powie, że to są drzwi ewakuacyjne, nie? To się... To będę śmiał. He's got the strength of 10 men. Please, don't give me that baloney. He's only one guy, and there's no way to do that. Yeah.
Jeden facet, który tak bardzo was łoi. Wstyd, panowie, wstyd. Gleba. Alright, all units, we are breaching. Move in, people. Defused three of the four bombs. As soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. O! Dobra, tu pakiet. O, czy to jest ten? Bo tu nie był wcześniej oznaczony. Nie, to nie ten. Dobra. Czyli to jest coś innego. Ale zebrany, to najważniejsze. Alfred, open the fire door. As you wish, sir. Pierwsze mogę przeskradać od razu na drugą stronę. W lewo idziemy z fabułą, a w prawo idziemy po jeden pakiet jeszcze. Ładujemy. Dobra, to jest zdalny potrzebny. O kurde, jeszcze... Aj, nie tylko to. Nie, wróć, nie, tak, nie, głównie, nie, tylko to. Ja się muszę zrobić to szybko, żeby to było naelektryzować. Teraz się nim cofnąć tutaj, żeby to tutaj zniszczyć korki. No i chcę sobie odblokować przejście, żeby... tutaj zniszczyć to. No i zabrać pakiecik. No, to jest dość proste do zrobienia, ale Jezu, jak mi, ile razy mi ten batarang na konsoli skręcał mnie tam, jak chciałem. To jest dziwne, nie? Bo mam dosłownie pad po prostu od innej konsoli, nie? A na PS-ie jakby bardziej mi latał ten batarang na stronę. Jak ja się wkurzałem z tym, że to nie szło, nie? Nie macie pojęcia. Dobra, no i teraz lecimy. Woli do końca, jak na moście. Firefly will pay for this. He's in. There he is. Get him, boy. What? Co? Jak ten leciał w powietrze? Widzieliście to? Kolejna akcja, kurde, gdzie Ragnar po prostu rozwala system. Twoja stara. To są najlepsze ostatnie słowa, jakie możecie komukolwiek. Chcę ci zajebać ten detonator. Także... Okej, to troszeczkę teraz wyszło. Ale to już jak najbardziej. Last bomb. Firefly mines will detonate everyone on this bridge.
Mnie to chyba zastanawia, jakim cudem kurde szybkie użycie batarangu w takiej sytuacji ma pomóc, nie? To się co, jakby on kurde mając tego gluta, on jakoś dostaje więcej damage od tych batarangów? Co? No chodź kolego! No chodź do mnie! Powpierdol! Jest to zabawne, gdybyśmy na ten moment już mieli ten wybuch od Freeza, nie? Wiecie, jakby to byłoby niebezpieczne, anty-Batmanowskie? Bo teraz my go sklejamy i on tego jest unieruchomiony, ale jakbyśmy go zamrozili, to nie latałby dalej, tylko pewnie byśmy zamrozili jego i ten jego jetpack i on by po prostu by spał gdzieś tam w pizdu. No chodź, wiem, że ci się podobało ostatnim razem. No to chodź, zahoduję ci jeszcze większy pierdol! No, ładnie, uszkodzony jeden silnik. Teraz kurde po prostu tylko chyba akcja Gordona i Saperów ratowała Batmana, nie? Ale w sumie też trochę z winy Gordona. Gdybyśmy od razu poszli na tamten koniec mostu, to nie musielibyśmy się teraz męczyć ze świetlikiem. Dobra. Męczy trochę za dużo powiedziane. Ej, co jest? Czemu mnie? Czemu dostaję damagę? Nie jestem w ogóle przecież. Wow, brawo ja. Dobra, ja wiem co mam robić! Akurat te klatki są świetne, nie? Teraz muszę tylko też uważać, gdzie stoję, bo niestety jestem w stanie dostać od niego takie granaty pod siebie. I przez to... Przez tej animacji mogę trochę oberwać. Ale, jak widzicie, to, że on tak ładuje sobie ten strzał taki dłuższy z lupy, nie jest od razu wyznaczenie, że nic nie można zrobić. Jeśli odpowiednio szybko go skleicie, możecie mu to anulować i zapuścić mu jeszcze większy wpierdol. Jezu, no mówiłem coś o tym! Ej, bo poważnie, jak ktoś robi go no damage, to podziwiam, nie? Mi się udało prawie raz. Ale i niestety, i tak, które na końcu już dostałem z tych granatów. No, dajesz! Drugi silnik? To go! Well,
To jest właśnie ta akcja, o której gadał świetnik, nie? Park Arkham Knight, z tym pokonaniem go. Ale o tym tego to już się pewnie domyśliliście. Jedną ręką, naprawdę? You need a new hobby. Jak mu to urwał jedną ręką? No powiedzcie mi to. He did it. You mean the bat? Don't give him too much credit. Something tells me that if you hadn't given the bomb squad the breach order, this bridge would be at the bottom of the river. Get him out of here. No, byłby, ale tylko właśnie dlatego, że Gordon na początku trochę spierdolił sytuację. Bo gdyby dał nam przejść, no to nie byłoby w sumie być może nawet takiego rozpierdolu. You didn't listen. I'm not big on taking orders from wanted men. I'm not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. But between the two of us, we covered it pretty well. To jeszcze rozumiem, jak to mu się udało, nie? Bo wiecie, po prostu odskoczył do tyłu, rozłożył pelerynkę i poleciał, nie? Alfred. Alfred, I am in your house. Bruce Wayne, come home. Say your goodbyes. Once you've had time to turn grief into anger, then you'll be ready to face me. I have left enough life in him for some final word. If you hurry, Alfred! 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 My detective vision is down. Hang on, Alfred! Alfred! Damn it. Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. To jest najgorsze, ja bym teraz naprawdę bardzo chciał kontynuować fabułę, ale kurde, ten odcinek ma prawie godzinę. Alfred! Alfred! No. Alfred, can you hear me? I'm going to get you out of there. Szybko tylko ogarnę fabułę i tyle, nie? Alfred! Alfred, you can't. Don't add me to the weight you carry. Jakbyś on teraz o tym pomyślał dopiero, naprawdę? Jakby to jest pierwsza rzecz, jaką ja bym zrobił. Od razu rękawice i trząść. On dopiero po chwili o to padł. Come on, damn it. Słyszeliście w tle, że gadała coś babka z dyspozytorni, że Joker chyba zaś uciekł z Blackgate. I haven't always been supportive of what you do, but I understand now. Go. They need you out there. I can't defend Gotham. I can't even defend my own home. Master Bruce. Available unit, please respond.
Master Bruce, now is not the time for doubt. I can't do it. I can't stop them. No, you can't. Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence, but also from his allies. C1 alert. The Joker has escaped from his cell and is leading the riots at Blackgate. Repeat, the Joker has taken over the entire prison. Multiple casualties, multiple hostages. Again, we have lost Blackgate. Captain Gordon is calling on anyone, anyone for assistance. They need you. No. They need us. No i proszę, po raz drugi wkraczamy do Blackgate dosłownie tej nocy. Rozumiecie to? W ciągu jednej nocy policja Gotham dwa razy straciła ich to samo więzienie. No kurwa. Tu mamy. Ciesz się show i wejście na imprezę w tę stronę. Dobra, ale tamtą akcją i w ogóle końcem fabuły tak naprawdę będziemy zajmowali się w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym i być może ostatnim już odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins, bo jeśli uda się w miarę szybko ogarnąć fabułę, a w sumie nie ma jej za dużo, no to być może uda nam się też od razu zrobić enigmę do końca. No a po drugie, to jedno zadanie z przestępcami, co w sumie najpierw wymaga ode mnie zrobienia enigmy. Zobaczmy, ile minąłem w sumie na tym moście. O kurde, 4? A to ciekawe. 4 czy... Nie wiem, Chris. No czekaj, no to... To jest to niezabrane, tak? Nie, muszę zobaczyć. Tak, te czarne są niezebrane. Ej, ale to jest skam! Nie miałem więcej, kurde, tych... Nie miałem więcej handlarzy danych obok. No to czemu nie pojawi... Czemu nie był kolejny? Czy się naprawdę dopiero na koniec fabuły pokazuje? Dobra, najwyżej po prostu zrobię jakiś odcinek. Taki pierwszy bonusowy, w którym pokażę wam koniec enigmy i... To... No a drugim odcinkiem bonusowym będzie oczywiście pokazanie wam bez względu na wszystko, bez wyjątków wszystkich profili i odsłuchanie wszystkich nagrań. Ale mówię, no oczywiście poza Pinkneyem, no Pinkneya oczywiście kiedy w... Który to był? 13 odcinek chyba? Właśnie, kiedy robiliśmy questa z nim związanego, no to wtedy wam pokazałem wszystkie te wpisy, więc akurat piękne ja mogę sobie odhaczyć w tym momencie. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze będę musiał pobiegać sobie po... Nie, niestety nie. Pobiegać sobie po Gotham i poszukać tutaj brakujących od Anarchiego tych wszystkich wpisów. No ale poza tym, no to będzie wszystko, myślę, cacy. Tak więc dobrze, ode mnie to będzie tyle. Już finalnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!